Wdrożenie technologii 5G w województwie łódzkim było tematem konferencji zorganizowanej przez Politechnikę Łódzką i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Ważnym tematem było przejęcie częstotliwości na potrzeby sieci nowej generacji. Technologia 5G zaczyna się od częstotliwości. To jest dobro rzadkie, z którego korzystają wszyscy regulatorzy w Europie po to, żeby uruchamiać technologię 5G. W Polsce Urząd Komunikacji Elektronicznej uruchomi wspólnie z operatorami właśnie 5G z wykorzystaniem pasm 700 MHz, 3 GHz i 26 GHz. To są te częstotliwości, które zostały przewidziane przez Komisję Europejską i zestandaryzowane na poziomie Światowego Związku Telekomunikacyjnego. Właśnie na potrzeby usług piątej generacji. Podczas konferencji zaprezentowany został portal komunikacyjny 5G. Informacje tam podawane są w ten sposób podane, żeby z jednej strony można było zrozumieć, jaka jest istota wprowadzania, wdrażania technologii 5G, co w ten sposób zyskujemy, dlaczego to jest dla nas ważne. I myślę, że oczywiście jakieś aspekty również zdrowotne są też podnoszone. Wiadomo, że jest to dosyć gorący temat. Politechnika Łódzka jest pionierem wdrażającym badania nad nową technologią, co cieszy się aprobatą prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. My jako Urząd Komunikacji Elektronicznej aktywnie współpracujemy ze wszystkimi ośrodkami naukowymi. Politechnika Łódzka rzeczywiście jest tutaj pionierem i to, co robi wspólnie z partnerami biznesowymi, jest przede wszystkim takim wyrazem, można powiedzieć, dążenia uczelni wyższej do równania z tym, można powiedzieć, nurtem technologicznym. Ja się bardzo cieszę, że mamy taką możliwość współpracy i bardzo się też cieszę, że ten klaster, który tutaj powstaje, będzie miał szansę przetestować nowoczesne rozwiązania, bo to też pozwoli nam, mam nadzieję, w przyszłości uniknąć różnego rodzaju projektów, w tym wdrożeniu komercyjnym, które Urząd Komunikacji Elektronicznej już zaczyna w tym roku.